I pan Krzysztof Słupik rozpoczyna zawody w Chorzowie. Cezary Kucharski. Przyglądamy dzisiaj się bacznie Wojciechowi Szali z Legii. Debiut w warszawskiej 11. W ubiegłym sezonie, kiedy grał w drużynie Bogusława Kaczmarka w GKS-ie Katowice, wyróżniany niemal po każdym spotkaniu. Dziś zobaczymy, czy ustawiony z prawej strony będzie być może musiał szachować akcję Bizackiego, może Grzelaka. Z pewnością nie zapomni o środku. Dzikija. Dobrze ściąga grę gruziński obrońca. Dobrze teraz na lewej stronie Górski. Górski do środka. Uśrutwa, jest Bizacki do Grzelaka. Ten z pierwszej piłki z problemami. Piękna akcja ruchu. Znakomicie. Kowalewski. Ładnie podsumował, można powiedzieć, kombinację Chorzowian. Akcja Legii na prawej stronie. Kucharski. Dobre wejście Dziki. Mamy rzut rożny dla Legii. Z prawej strony boiska Wróblewski. Obok niego Matuszek. Grzelak, Masternak. W polu karnym. Tylko Bizacki na środku boiska. Cała dziesiątka ruchu w polu karnym i nic to im nie przydało, bo Cezary Kucharski trafia na 1-0. Legia prowadzi w Chorzowie w 30 minucie 1-0. Drugi gol Legii w tym sezonie trafił Kucharski. Wiadomo, piłkarz najbardziej doświadczony, kapitan, od kogo wymagać tego rodzaju sytuacji. Bardzo dobre wykonanie stoju fragmentu gry, trochę przypadkowości w całej akcji, no ale legioniści pomogli szczęściu, że piłka znalazła drogę do bramki. Dobre podanie, tam Kiełbowicz ma problemy z zatrzymaniem Wosia, ale Magiera. Na wolne pole zagranie, bardzo dobre. Świetnie ruszył Wróblewski, w polu karnym jest Karwan, nadbiega Majewski, piłka do Karwana, Karwan strzela, gol! 2-0 dla Legii, 33. minuta meczu. Oto Magiera, znakomite podanie na lewo, Wróblewski. Patrzmy na Karwana, jak no nie najlepiej może... Najbardziej przepisowo sobie radził z Górskim. Najbardziej przepisowo, bardzo przytomnie, bym tak powiedział. Tutaj potrzeba takiego cwaniactwa, mówiąc brzydko, w polu karnym. Trochę sennie zrobiło się na trybunach. Kibice od czasu do czasu zagrzewają swych piłkarzy, ale ci powinni im pomóc dobrą grą. A tymczasem muszę obserwować, jak Legia organizuje kolejny atak pozycyjny. Murawski na lewą stronę do Jarzębowskiego. 10 piłkarzy ruchu pod własnym przedpolem. Jarzębowski, wycieczka w pole karne. Niepilnowany Majewski, jednak spalony. Dobra decyzja asystenta sędziego głównego. Podziękowanie od pana Słupika. Oto moment, w którym ruszył z piłką Jarzębowski. Widzą państwo moment podania. No, chyba najlepiej ustawiony był asystent, Darek. Zostawmy. Trudno ocenić, tak? Tak, zaufajmy mu. Zaufajmy asystentowi, ale sytuacja, no, że tak powiem, stykowa. Tak jest. Robert Górski. Ostatnie sekundy pierwszej połowy. Górski posyła piłkę na pole karne. Surma. Będzie strzelał. A dobrze blokowany przez Majewskiego. Jeszcze Surma. Świetnie. Wojciech Szala. Surma. Nie ma spalonego. Jednak Bizacki. Nie wiem, czy Bojarski tam nie został. Gorawski. Bizacki. Pole karne. Coraz bliżej, ale Chorzowianie z jakąś dziwną manierą rozgrywają tę piłkę. Zupełnie nie tak, jak trzeba. Wszystko rozbija się na 16 metrze piłkarzy Legii. Nie mają pomysłu dzisiaj się w spotkaniu Chorzowianie, jak rozgrywać swoje akcje. Teraz Legia, zagapili się obrońcy, Karwan do środka, Kucharski. I to musi być trzeci gol, jest 3-0 dla Legii. 77. minuta meczu. Karwan minął jednego zawodnika, minął Dzikiję. Zobaczcie, co zrobił z Dzikiją. Taki nieznaczny ruch. Balans, tak, balans lekki balans ciałem i na pełnym biegu minął tego zawodnika. Kucharskiemu nie pozostało nic innego, jak tylko strzelić do pustej bramki. I w kolejnym ataku piłkarze Bogusława Pietrzaka. Bez wiary, bez przekonania, że coś się tutaj na boisku może zmienić, chociaż powinni za wszelką cenę szukać gola, tego gola dla swych fanów, którzy mimo porażki od czasu do czasu jednak dopingują swych pupili. Teraz akcja Górskiego. Kowalewski, Gorawski, strzela i obok bramki. Trzeba zaznaczyć to, o czym mówiliśmy właściwie przez cały tutaj, przez całą transmisję, że akcja przeprowadzona bokiem. Uwaga, teraz Kucharski dostał podanie od... I mamy 4-0. Dostał podanie od Piekarskiego, a wszystko skończył Karwan. 4-0 prowadzi Legia w ruch w Chorzowie. To już jest pogrom. Dokładne podanie Piekarskiego. Kucharski i zrewanżował się swojemu koledze, który podawał Kucharskiemu kilka minut wcześniej.
rzucić kija. Jamrus i pan Słupik, dziękuję za grę. Dziękuję za to, że Legia do końca grała poważnie i konsekwentnie. 4-0. Legia rozgromiła Ruch w Chorzowie. Ruch od 3 lat nie potrafi znaleźć sposobu na Legię Warszawa. Odnosiłem wrażenie, że we wczorajszym meczu grało 3